i w waszym imieniu będę mogła realizować swoją zaszczytną funkcję radnej powiatu, ale i radnej, przewodniczącej rady powiatu. Ale też chciałabym podziękować wszystkim tym mieszkańcom naszego powiatu, którzy uznali, że udział w wyborach to ich obywatelski obowiązek i prawo. Za to bardzo dziękuję. Głosy oddane na mnie to, proszę Państwa, również zobowiązanie, ale i też gwarancja rzetelnej, uczciwej służby społecznej. Jeszcze raz dziękuję bardzo. I proszę Państwa, jesteśmy w piątym punkcie naszego dzisiejszego porządku, który brzmi wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szkolskiego. I bardzo proszę, przechodzimy do podpunktu 5a o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Bardzo proszę Pan Dobra. Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić Pana Wojciecha Zielonkę na kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szkolskiego. Pan Wojciech Zielonka, doświadczony samorządowiec, były wójt gminy, był również przewodniczący Rady Powiatu Szkolskiego. Myślę, że ta kandydatura jest w pełni zasadna. Dziękuję bardzo. Są jeszcze inne kandydatury? Proszę Państwa, w związku z tym zgłoszono jedną kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Wojciecha Zielonego, który wyraził zgodę. W kolejnym podpunkcie mamy powołanie komisji. Bardzo proszę. No, nie zgłaszam kandydatury radnego Józefa Dorobika do Komisji Skutecznej. Pan radny. Proszę. Kolejna osoba. Ludwik. Ponownie zgłaszam. Przeprowadzenia głosowania. Bardzo proszę
o przygotę, o 5 minut przerwy. Myślę, że teraz 5 minut wystarczy. I przygotowanie kandydatów.